Ale tak naprawdę chyba nie poprzedzałoby jakieś zaawansowane badanie User Experience, na to, bo on po prostu jest właśnie budowany z perspektywy klienta, z uwzględnieniem jego potrzeb, a nie z czystą orientacją na to, że pojawiło się jak najwięcej tak naprawdę innowacyjnych gadżetów, które niekoniecznie muszą wiele zmieniać. Satysfakcja, widać, że udało im się osiągnąć dzięki temu poprawy satysfakcji klienta z otwarcia produktu. I nowe produkty często powstają w wyniku badań klienta. Hipoteza czwarta odnosi się do podejmowania działań celem poprawy procesu wewnętrznych. Statystyka musi być. Tak, oczywiście tutaj bank IoT realizuje doskonałość operacyjną w oparciu o zasady lean managementu, w oparciu o system operacyjny lean, tak, ale zasadami przyczyniającymi rozwojowi systemu jest po pierwsze wartość dodana dla klienta, czas trwania i elastyczność operacyjna, jak można zauważyć, każdy z nich ma wartość, znaczy stanowi jako wartość dla klienta. Doskonałość operacyjna obejmuje wielokanałowość, czyli podstawową kwestię dotyczącą doświadczeń, budowy doświadczeń pozytywnych, automatyzację, która również ma wpływ na to oraz łatwość obsługi. No i tutaj jak można się spodziewać, że Państwo wiedzą już, czy taki kanał obecnie z bankami można się kontaktować. Internet, smartfon, pośrednicy, sieć mobilna, bankomatu, płatomatu, oddziały doradcy klienta, kontakt center. Bardzo dobrze oceniła pracowniczka te procesy, ale na przykład nie prowadzą mapowania doświadczeń, jak klient przechodzi przez poszczególne procesy, monitoring procesów i dokumentacji, aby przechodzenie przez każdy proces miał cechy łatwości, szybkości, przejrzystości w obsłudze i indywidualizacji obsługi też oceniła trochę niżej. Jest to problem we wszystkich bankach. Nawet Alior niżej oceniał się pod tym względem. Teraz już przechodzimy do hipotez związanych z badaniem ilości, z badaniem korelacji. Pozytywny wpływ na pozyskanie klientów. Korelacja wyszła pozytywna, tutaj po uwzględnieniu uwagi pani profesor, że oczywiście dwa banki miały w tym czasie funkcję. Możemy powiedzieć, że banki liderzy o NPS, to ten promoter score, wyższym od 15% osiągnęły łącznie 40%, czyli cztery banki osiągnęły łącznie 45% udział w przyroście bazy ROW o 3,6 miliona w latach 2010-2013. Tam, bo wydaje mi się, że bez WBK i Kryzys Bank jeszcze nie były w tym badaniu ROW uwzględnione, nie pokazano ich jeszcze razem, ale to już może zostanie przy tym. No i to, czy tutaj widać, że korelacja najkorzystniej korelacja wygląda tutaj dla krytyków. Ten promoter skoro jest złożony z klientów, którzy bardzo chętnie polecili my bank i klientów obojętnych i klientów, którzy by nie polecili taki bank, bo są krytykami. Czyli im więcej, tutaj krytycy uzyskali najwyższą korelację, to oznacza, że jeżeli bank ma sporo osób, które mają negatywną opinię, klientów, którzy mają o nim negatywną opinię, to oni mogą tę opinię roznosić i mogą naprawdę zaszkodzić pozyskaniu klientów, bo po prostu potrafią wyrobić bankowi sami na własną rękę złą reputację. To syntetyczne, bo czas nie ma. Dobrze, tutaj chciałam pokazać, dostarczanie ma pozytywnych doświadczeń, ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe. Tutaj badamy wzrost procentowy. Korelacje są odpowiednie, wyszły na tak. Wzrost procentowy był wyższy w bankach, które były liderami Net Promoter Score. Najlepiej korelują się przyrosty dla depozytów detalicznych 0,71-6,0,51. Właśnie w poprzednim wykresach, czy będę zabierać Państwu czasu. Udział we wzroście udzielonych kredytów i depozytów jest także najwyższy dla liderów NPS. Na następnym slajdzie dla porównania też weryfikacja jest pozytywna, pokazałam udział we wzroście. Tutaj jak widać liderzy NPS przechwycili 56% udziału we wzroście kredytów udzielonych klientom i 66% zobowiązań, czyli depozytów wobec klientów. Natomiast musimy się kierować tą tabelką poniżej, ponieważ te powyższe są dla całego banku. Jeżeli chodzi o sam detal, udziału we wzroście mam nadzieję, że to Państwo zrozumiałe, musiałam mierzyć po prostu wzrostem o kwotę, bez dzielenia jej przez sumę, ponieważ część banków przynosiła straty i wychodziło bezsensownie. Więc postanowiłam zastosować wzrost o kwotę, no i okazuje się, że liderzy NPS wygrywają we wszystkich kategoriach.
wynik z tytułu odsetek mają około, mają najwyższy wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu opłat i prowizji im wzrósł, procent pozostałym bankom, największy, i wtedy, przepraszam, pozwoliłam sobie pozostałe banki nazwać wsteczniaków, ale wsteczniakom również spadł. Wynik na działalności podstawowej w efekcie mają również najwyższy. Wynik z odpisów mają niższy niż inny, no i w efekcie okazuje się, że 1,7 razy więcej zysków brutto osiągnęły niż pozostałe grupy. Niż pozostałe grupy, to już możemy mieć teraz. Teraz, jeżeli chodzi o te badania statyczne, zysków w formie statycznej, czy zyski jest największy, okazało się, że polskie banki, sprawdziłam to po prostu korelacjami, są dość proporcjonalne, jeżeli chodzi o detal. I w związku z tym im większy jest bank, tym raczej większe będzie miał te zyski. To zaskutkowało tym, że nie można było uzyskać korelacji ze względu na to, że dwa największe banki mają udział w rynku rzędu 40%, więc one ważyły bardzo na tych korelacjach. Ale sprawdziłam w takim razie strukturę rynku, no i ona właśnie też utrudniała poszukiwanie korelacji dla ujęcia statycznego. Wyszła mi taka struktura rynku po prostu, w której dwa największe banki, które mają 40% udziału w rynku, średni przychód w 2012 około 15 miliardów złotych i niski NPS, najniższy ze wszystkich grup, średni NPS, 2,5%, ale i tak wzrósł sporo od 2011. Druga grupa to są tak zwani liderzy NPS, to są kolejne co do wielkości banki plus Alior i one mają najwyższy ten NPS. Średni przychód 4,5 miliarda, a łączny udział w rynku do 30%. No i jeszcze została ta trzecia grupa, spora grupa banków, które mają trochę wyższy NPS od największych, 3,5%. Średni przychód 2 miliardy oraz łączny udział w rynku 20%. I po prostu używałam tych grup czasem do porównań, kiedy korelacje wychodziły dziwne. Znaczy, kiedy wychodziły dziwne korelacje ze względu na tą strukturę, to czasem porównywałam grupy po prostu. Tutaj widać, że troszeczkę mniej wyraźnie to widać dla samego detalu. Ale jest zachowany ten podział na grupy. Budowa pozytywnych doświadczeń klientów pozwala na podniesienie marży. To jest temat do dyskusji. Weryfikacja też jest bardzo negatywna, dlatego że okazuje się, że przeliczałam zysk na klienta po prostu. Chodzi o marżę na klienta. Przeliczałam zysk na klienta, miałam liczbę RORów. Te banki, które zaraportowały liczbę klientów, to uwzględniałam. Pozostałam dałam średnią wartość. No i wyszło tak. Wyszło, że liderzy NPS mają marżę o połowę mniejszą od reszty. ING NBank, jeszcze dodatkowo, to tutaj wygląda jakby rosło, natomiast to rośnie wyłącznie ze względu na to, że w tej grupie jest Raiffeisen, który dodatkowo miał przejęcie i jego zysk z działalności podstawowej na klienta wzrósł z bardzo wysokiej stopy przewyższy. Pozostałe banki tutaj, jak widać, pozostałe grupy mają raczej około 1000-1100 ten zysk z działalności podstawowej na klienta. No tutaj pojawiają się pytania, czy jest to efekt promocji darmowego roru, czy w rzeczywistości polityki niskich cen. Może inne banki zaniżyły liczbę klientów, no ale mimo wszystko korelacja, znaczy weryfikacja hipotezy jest negatywna. I ostatni już slajd, przepraszam, że zabieram za dużo czasu. Efektywność działania banków jest skorelowana pozytywnie z NPS. Tutaj dla banków jako całości można spojrzeć, nie ma żadnej korelacji. Natomiast dla detalu nie można było tych wskaźników uwzględnić. Zresztą tam dla detalu w tych raportach jest trochę taka dowolność raportowania. Niektórzy zachowują na przykład w segmentach operacyjnych równość bilansową, a inni się tego nie chce robić. W związku z tym tak za wielu wskaźników nie można było wyliczyć samemu, tam sprawdziłam takie rzeczy jak zysk brutto w zysku od działalności podstawowej, odpisy, koszty działania. No i także wyszło, że banki i liderzy nie odróżniają się jakoś specjalnie od reszty, w związku z tym weryfikacja hipotezy jest negatywna. To już może dosyć pytania, tak dziękuję. Dziękuję pani za przedstawienie. Drugi założenie rozprawy doktorskiej. W kolejnej części przystępujemy do prezentacji recenzji pracy doktorskiej. Jest z nami obecna pani profesor Róża Milicz-Czerniuk z Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Patkowskiej. Poproszę panią o przedstawienie recenzji. Proszę się do pani należy wywrócić. Pełnać tylko podstawę recenzji. Ja sam chciałam, że nie będę państwa
książę. Dzień dobry Państwu i dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do napisania recenzji z zaufaniem. Ale nie będę obciążał całą recenzją, ona jest dostępna, więc po prostu do tego jeszcze Pani już część tych aspektów, o których wspominałam, uwzględniła, a więc postaram się raczej skrótowo podejść do przedstawienia tej recenzji. Praca recenzowana jest, tak jak już podkreślano, w swoim głównym czasie pracą z marketingu, jednak odnosi się również do zagadnień wchodzących w zakres zarządzania, statystyki finansowej, socjologii, psychologii ekonomicznej. Składa się, jak Pani podkreśliła, z pięciu rozdziałów, wyjętych czy części. W pierwszym rozdziale autorka koncentruje się na przeglądzie definicji pojęć podstawowych, ponieważ, jak stwierdza Kotler, budowa doświadczeń klientów skoncentrowana jest na sposobach dostarczania wartości klientom, składających się z szeregu korzyści. Firmy zorientowane na dostarczanie klientom wartości dbają zatem z jednej strony o wyprzedzenie oczekiwań klientów, a z drugiej strony o konwersję wartości dla klienta, wartość klienta dla firmy. To jest taki kluczowy moment, do którego jeszcze będę wracała, dlatego go to podkreślam. Doświadczenie klientów wyodrębnia się najczęściej w trzy główne elementy. Wartość produktu, cechy funkcjonalne, łatwość użytkowania, wygodę oraz zdolność zaspokajania potrzeb emocjonalnych. Są one prezentowane w postaci piramidy, której podstawą stanowią oczywiście wartości funkcjonalne. Autor podkreśla, iż koncepcja doświadczenia klienta wnosi nową jakość, jaką stanowi koncentrację na pozaracjonalnych i emocjonalnych elementach wartości dla klienta. Opierają się na szlachetnych intencjach, które to właśnie firmy, które wdrażają koncepcję doświadczeń, właśnie opierają ją na zasadzie szlachetnych intencji, to też podkreślam, ponieważ czasami jest to nie do końca respektowane, które polega na przedkładaniu potrzeb klientów ponad własne i działaniu w ich najlepszym interesie. Oznacza to, iż banki powinny budować doświadczenia klientów w zakresie, jeżeli chodzi właśnie o tę tematykę, w tym kontekście ich dobrostanu finansowego, a co każdemu z nas jest oczywiście bardzo bliskie, a więc budować poczucie bezpieczeństwa finansowego klientów w długim okresie oraz kompetencje poprzez na przykład edukację w zakresie podejmowania wyborów finansowych pozwalających cieszyć się życiem. Rozdział kończy się nader trafną konkluzją, iż przyjęcie perspektywy dobrostanu klienta jest tożsame z działaniem w jego interesie. Zabrakło jednak w tym rozdziale odniesienia do wcześniejszych koncepcji, które Pani Weronika uzupełniała, projektów klientowskich. Nie będę już wspominać, ponieważ też zostały przedstawione. Rozdział drugi, poświęcony omówieniu głównych wartości, rozpoczyna krótka charakterystyka polskich klientów bankowości detalicznej. A warto podkreślić, iż klienci usług detalicznych w Polsce pozytywnie oceniają swoje doświadczenia, a właściwie niespełna co drugi poczyn i zajmujemy 13 miejsce w badaniach światowych KPMG i IFM, a według wskaźnika Customer Experience Index w 2013 roku. A najczęściej, co też warto podkreślić, wymienianymi powodami korzystania z usług danego banku było zaufanie, niskie ceny oraz przyzwyczajenie. Czynniki emocjonalne oraz prestiżowe mają niewielki wpływ na kreowanie pozytywnych póki co doświadczeń klientów usług detalicznych w Polsce. Banki otrzymujące najwyższe NPS cenione są przez klientów głównie za tanie usługi. Ceny stanowią zatem jeden z kluczowych czynników doświadczenia klientów, przez co banki charakteryzujące się najwyższymi NPS, co Pani pokazała, osiągają relatywnie niskie zyski działalności podstawowej na klienta. Ceny obok roli pracowników, wygody dostępu, korzystania z usług bankowych oraz zaufania do banku stanowiły jedną nadę stanowiąc głównych wartości ujmowanych w budowaniu doświadczenia klientów, którym poświęcono kolejne rozdziały. W budowaniu doświadczeń klientów istotne znaczenie ma jednak nie tylko bezwzględny poziom cen, ale także transparentność cen, prostota ich ustalania, niestosowanie opłat ukrytych, tworzenie cenników w oparciu o zasady fair play,
zrozumiałość i jasne warunki redukcji opłat. Klienci są zdecydowani do podjęcia dodatkowych działań, na przykład zakupu dodatkowych produktów, polubienia profilu banku na Facebooku, pozyskanie klienta dla banku na zamian za redukcję opłat. Dlatego istotne znaczenie ma polityka lojalnościowa ceny, która może stać się polityką antylojalnościową, co często widzimy, a w sytuacji, gdy nagradzanie klientów nowych przyciąga się ich niskimi cenami, zapominając o klientach tych stałych, wiernych, lojalnych. W świetle licznych wyników badań pracownicy obsługi odgrywają nadal kluczową rolę w kształtowaniu doświadczenia klienta i to nie tylko w budowaniu wizerunku fachowości, odpowiedniej obsługi, ale także i zaufanie do banku, gdyż klienci postrzegają go głównie przez pryzmat pracowników. Jednakże należy trochę inaczej spojrzeć właśnie na to miejsce pracownika, ponieważ ta wzrastająca rola pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie i rozwój przejawia się także w sposobie podejścia do tworzenia aplikacji internetowych do mobilnych banków, co należałoby bardziej podkreślić, ale już Pani też o tym trochę wspominała, gdyż to oni w coraz większym stopniu będą kreować pozytywnie doświadczenia klientów, mimo iż nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami. Analizy najważniejszych wartości przy budowaniu doświadczeń klientów usług bankowych to dokonano w oparciu o liczne wyniki badań, Pani je przedstawiła, więc nie będę tego rozwijać. Przechodząc natomiast do rozdziału trzeciego poświęconego projektowaniu doświadczeń klientów bankowości detalicznych, a przy wykorzystaniu metody Fluence Design podkreślono kilka etapów. Ten pierwszy etap też pokazany, segmentacja i wybór grup docelowych, audyt doświadczeń, definicja strategii doświadczenia, projektowanie konkretnych doświadczeń oraz komunikacja doświadczeń interesariuszom. A zawarty lider w budowie pozytywnych doświadczeń klientów badania Customer Management Exchange uznano m.in. Lloyds TSB, a więc banki z Wielkiej Brytanii, HBS oraz Wells Fargo. Znalezienie się na tej liście banku Wells Fargo, a także banku Lloyds TSB okazuje się być moim zdaniem nieporozumieniem. W banku Wells Fargo bowiem, tym największym banku amerykańskim hipotecznym, pracownicy zakładali przez wiele lat klientom bez ich wiedzy i zgody, tak zwany fikcyjny listening, rachunki osobiste i karty kredytowe. Łącznie spingowano około 2 milionów numerów. Dla niektórych klientów założono nawet 5 nieautoryzowanych numerów. Pracownicy dopuszczali się takich praktyk z powodu zbyt wyśrubowanych planów sprzedażowych, jakie na nich nakładano. Senatorowie nazwali tę taktykę szybkowarem. A Consumer Financial Protection Bureau nałożyło na bank prawie 200 milionów dolarów kary. Ponadto Goldman Sachs poszacował, iż koszty sporów sądowych z klientami mogą sięgnąć 2 miliardów dolarów. Podobnie bank Lloyds TSB znalazł się na liście banków o gwałtownym wzroście reklamacji do rzecznika usług finansowych. W latach 2008-2013 dotyczył właśnie przede wszystkim miscellingu produktów Payment Protection Insurance, a więc dokładanie prawie do każdego produktu jakiegoś ubezpieczenia, często właśnie bez analizy potrzeb i często klienci nie mogli korzystać na przykład ze względu na powierzchni z tych ubezpieczeń. Również na przykład Workplace zasygnował na odszkodowania dla klientów z tego tytułu 2 miliardy funtów. Powyższe przykłady pokazują z jednej strony, jak trudno dobrać właściwe kryteria, aby wyłonić banki faktycznie dbające o pozytywne doświadczenia klientów, a z drugiej strony, jak istotne znaczenie w projektowaniu doświadczeń klienta odgrywa pracownik przestrzeganie zasad etyki oraz właściwy system motywacyjny. Niestety w rozdziale trzecim aspekty etyki zostały pominięte, a co ważniejsze, nie zostały uwzględnione w projektowaniu doświadczeń klienta. A w projektowaniu doświadczeń klientów bardzo ważny jest też ten element segmentacji klientów.
proces doboru klientów do segmentu docelowego, współpracy z magazynem, inaczej z niego, powinien się odbywać bez doświadczeń negatywnych, co moim zdaniem jest niejednokrotnie niedostrzegane. Na przykład należy taktownie proponować dodatkowe usługi wybranym klientom. Na przykład nie każdy chce posiadać swoją kartę kredytową, czy też korzystać z usługi w ekskluzywnym punkcie obsługi. To jest to zanim po prostu jak technologia. Należy również zaprojektować proces wycofywania klienta z uprzywilejowanego segmentu docelowego, gdy klient na przykład zmienia kryteria doboru do niego klienta. Nie sposób również zgodzić się ze zdaniem, że szkoła doświadczeń ma pozwolić na koncentrację zasobów w miejscach, które najlepiej przyczyniają się do podniesienia najbardziej zyskownego popytu poprzez wpływ na zachowania klientów i lojalność marki. Takie postępowanie bez podkreślenia przestrzegania zasad play czy też etyki może prowadzić do konfliktu interesów, a tym samym kreować negatywne doświadczenia klientów. Segmentacja, działanie zorientowane na wybór segmentu docelowego właściwie jest w każdym banku komercyjnym już stosowany, a co najmniej w bankach największych. Dlatego właśnie trzeba zastanowić się, czy te banki budujące doświadczenia klientów, czy powinny różnić się wykorzystywaniu segmentacji od tych, które tego nie czynią. A jako ostatni element projektowania doświadczeń klienta wymienia się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Chociaż de facto komunikacja powinna towarzyszyć każdemu etapowi projektowania doświadczeń. Wszyscy banki powinni wiedzieć, na czym ona polega, w jaki sposób się przejawia. Powinna ona bowiem zwiększać świadomość pracowników o ich roli w dostarczaniu doświadczeń, a także przekazywać pracownikom wiedzę niezbędną w sprawnej obsłudze klientów, jak również umożliwiać przejawianie inicjatywy w doskonaleniu lub projektowaniu doświadczeń. W całym rozdziale trzecim zabrakło właśnie tej specyfiki, już ją pani prawo podkreśla, podejścia właśnie do budowania doświadczeń klienta od podejścia skoncentrowanego na pielęgnowaniu relacji z klientami. Dbanie o satysfakcję i lojalność klienta. W każdym z tych podejść stosuje się powszechnie nie tylko segmentacji, wybór tych grup docelowych, ale także badania marketingowe, wdraża się innowacje. Stąd bardzo ważne jest określenie, czym różni się to podejście od tych poprzednich. W rozdziale czwartym, tym opartym na przykładzie Jan Gieba Muszyńskiego, po krótkiej charakterystyce autorka pokazuje głównie wyniki finansowe banku w latach 2013 i zaplecze funkcjonowania tego podejścia gwarantującego prawidłowe wdrażanie zarządzania przez doświadczenia czy budowę doświadczeń. Ta część dyzertacji powstała w dużej mierze w oparciu o własne badania bezpośrednie, ale właśnie o ten kwestionariusz, ale niestety nie dołączono go do pracy i dlatego nie mogłam się posadzić. Natomiast również autorka podkreśla, iż Jan Gieba Muszyński jest przykładem najlepszych praktyk budowania doświadczenia na polskim rynku usług bankowych, z czym należy się jak najbardziej zgodzić z kilku względów. A dodatkowym uzasadnieniem, uwzględnionym przez autorkę, jest fakt, iż właśnie ten bank jako pierwszy w polskim sektorze wprowadził w 2004 roku do swojej oferty konto oszczędnościowe OPO, które sądzę, że część z Państwa korzystało w tym banku albo już w tej chwili w innym, właśnie z tego dogodnego i podkreślającego właśnie interesy klienta, a nie banku produktu. Ponadto Jan Gieba Muszyński jako pierwszy i co jedyny bankowy